dla wszystkich dzieci od klasy drugiej B czerwony kapturek. W głębi lasu stała chatka, w niej dziewczynka i jej matka. Czerwonym kapturkiem dziewczynkę nazwano, gdyż na czerwono ją ubierano. Babcia jest chora, koszyczek weźmiesz, przyznasz ci ciutko ścieżką pobiegniesz. Nie martw się, mama, będę uważać, do babci biegnę i wracam zaraz. Idąc przez las, dziewczynka mała już zapomniała, co obiecała. Zada poziomki i kwiatki zrywa. Nagle tu za nią ktoś się odzywa. W takim wielkim lesie zupełnie sama, dokąd ty idziesz, dziewczynko mała? Niosę lekarstwa dla babci mojej, jej domek stoi zaraz pod górem. Jest całkiem sama i taka chora. Bardzo przepraszam, na mnie już chora. Dalej kapturka pielgrzymkę słuchał, biegnie do babci i do gwizdusza. Stuk, puk, stuk, puk, stuka do drzwi. Stuk, puk, 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 otwórz proszę mi. Kto to, kto to, kto to może być? Nie wiem, nie znam, nie otworzę ci. W takich bajkach zdarzyć się może, że przyjdzie wilk, obejmie dworze. Kogoś znasz, otwierasz drzwi i problem masz. Stuk, puk, stuk, puk, ktoś puka do drzwi. Stuk, puk, stuk, puk, otwórz proszę mi. Kto to, kto to, kto to może być? Nie wiem, nie znam, nie otworzę ci. Może, że przyjdzie wilk o pewnej porze. Ty się pomylisz, że kogoś znasz. Otwierasz mi i problem masz. Kto tam stuka? Kto tam puka? Czerwony kapturek mama mnie przysyła. Lekarstwa ci niosę. Otwórz, babciu miła. Babcia otworzyła, wilk już ją połyka i pod jej pierzynę bardzo szybko czmycha. Czy mogę wejść, babciu kochana? Idę do ciebie przez las od rana. Naciśnij klamkę, wejdź, wnuczko miła. Ależ mój głos, on mnie zadziwia. Wszystko dlatego, że chcę cię powitać. Jakie masz oczy, są takie wielkie. By lepiej widzieć, podaj mi rękę. A twoje ręce są takie wielkie. By cię uściskać, daj drugą rękę. A twoje zęby są takie wielkie. Wilk już nie słuchał, pożar panienkę i tak obżarty sam zapadł w drzemkę. Pewien myśliwy matkę zobaczył, chciał się posilić, więc wyszedł z lasu. O czym nie wierzę?
cóż to za dziwy? Wilk, którego szukam, śpi w łóżku prawdziwy. Tak dopadł wilka, ale jeszcze chwilka. W brzuchu coś mu się rusza, rozpruwa więc wilka. W samą porę pan przybywa, życie nam ratuje. Bać się więcej nie musimy, wilk już nie grasuje. Z tej bajki wynika moral.